Witajcie! Przed nami nowy dzień, nowy tydzień. Rozpoczynamy ten dzień z codziennikiem biblijnym. Z Biblią na co dzień, na dzisiaj są słowa, które zapisał prorok Jeremiasz w rozdziale 8, w wierszu 4. Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? I z Ewangelii według świętego Jana z 6 rozdziału, 37 wiersz, gdzie Jezus Chrystus powiedział: Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę też. Moi drodzy, kiedy przyglądam się słowom proroka Jeremiasza, widzę w nim niezwykłego obserwatora rzeczywistości. Ten fragment z 8 rozdziału pokazuje nam, jak prorok Jeremiasz, obserwując życie, obserwując świat, obserwując przyrodę, wskazuje na to, jaka powinna być postawa człowieka wierzącego względem Pana Boga. Pokazuje, że ludzie na co dzień upadają z różnych powodów. Czasem po prostu ktoś się potknie, przewróci, no i potem chce jak najszybciej wstać. Ludzie czasem odchodzą, czują się zagubieni, ale po jakimś czasie potrafią zrozumieć, że zaczynają błądzić i wracają. Podobnie bywa z naszym życiem duchowym. Niejednokrotnie upadamy. Potykamy się. Znowu popadamy w grzech i wydaje się, że ktoś nie widzi nadziei, ale tak nie jest. Możemy się podnieść. Zresztą podnosimy się nie o własnych siłach, ale sił chce nam dodawać sam Pan Bóg. Ten, który przychodzi i wyciąga do Ciebie, wyciąga do mnie swoją rękę po to, aby pomóc nam wstać. Czasem być może zdarza się, że ktoś odchodzi od Pana Boga. Myśli, że sam sobie poradzi ze swoim życiem, ze swoimi problemami, z wyzwaniami. A teraz? Teraz, kiedy znajdujesz się w kryzysowej sytuacji, być może nie wiesz, jak sobie poradzić. Być może czujesz się zagubiony. Potrzebujesz na nowo odnaleźć sens i cel w swoim życiu. Słowo Boże mówi, no to zawróć. Tak jak czasem robisz kilka kroków wstecz w swoim życiu po to, aby coś naprawić. Zawróć i zwróć się znowu w stronę Pana Boga. A jeśli masz dylemat, czy Pan Bóg chce Ci przebaczyć, czy Pan Bóg pozwoli Ci podnieść się z Twojego upadku, czy Pan Bóg pozwoli Ci zawrócić i wrócić do Niego, to spójrz na Chrystusa. Na Chrystusa, który w dzisiejszej Ewangelii mówi bardzo wyraźnie: Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę też. Temu, który potrzebuje mojej pomocy, nie odmówię wyciągniętej ręki. Zobaczcie, moi drodzy, jaka to niesamowita historia i niesamowite przesłanie na nowy tydzień. Jest ci ciężko? Jest ci źle? Nie potrafisz odnaleźć się w rzeczywistości? Poszukaj wsparcia, poszukaj pomocy. Pięknie, jeśli Pan Bóg na twojej drodze postawi człowieka, który będzie dla ciebie wsparciem. Ale szukaj też wsparcia w modlitwie, w zaufaniu. Szukaj wsparcia w tym, który dzisiaj gwarantuje tobie, że cię nie odrzuci. Szukaj wsparcia w Jezusie Chrystusie, który jest siłą, jest mocą i dzięki któremu nasze życie na nowo możemy zacząć układać, porządkować. Bo jeśli upadłeś, masz okazję się podnieść. Jeśli się odwróciłeś od Boga i pobłądziłeś w swoim życiu, masz okazję zawrócić. Jeśli tylko tego chcesz, to Chrystus daje ci swoje własne słowo, gwarancję. Nie odrzucę cię, ale przygarnę do siebie. Niech Pan Bóg w tym nowym tygodniu daje ci swojego błogosławieństwa, swojej mocy, swojej siły. Niech ci błogosławi Pan i niech cię prowadzi. Miejcie się dobrze i zostańcie z Panem Bogiem.